Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i chwilowo jestem sam. Ponieważ Michał tam zatrzymał go jakieś inne sprawy, więc będzie później, pewnie w następnym odcinku. I tym samym przygotowałem dla nas dzisiaj jeden z sekretów zestawu, o którym bardzo przepraszam, zapomniałem, naprawdę. Potem wrócimy sobie tutaj i skonstruujemy jeden z talizmanów, powiedzmy akcesoriów, które też był nam potrzebny, ten magiczny meh zestawu. I potem zaczniemy trochę sprzątać te znaczniki, bo jest tego bardzo dużo i trochę przeszkodzone, ale no, zrobimy tak, żeby się niektórych pozbyć. I po co ja zbiegłem na dół, skoro ja muszę się przebrać? Panie, no jak to? Dobra, lecimy. Dobra, co by tutaj wybrać do tego pływania? Chyba, że wezmę samokwalung. Tak zrobimy. Pożyczymy go stąd. Niech nic nie widział. Idziemy sobie przez nasz pokój, bo możemy. Dobra. I teraz musimy. O, który tutaj? Powiedzmy, że tą rolką zlecieć i od razu zaraz zeskoczyć. Tutaj są klocki Lego. Inne rzeczy. Dobra, i w tym momencie zeskakujemy. Oj, żeby nie. No, powiedzmy, że prawie idealnie, ale przyda nam się do tego właśnie. O. Bąbelkowy hem. O, już teraz fajnie jest, bo mamy, jakby to powiedzieć, troszkę powietrza. Jest i liść. No i sobie popływajmy. Zobaczmy, czy jest gdzieś tu. O, właśnie ty. To są jakieś... Co? Głowy mrówek. Czekajcie, łączymy wam światełko, wam damy, żeby wszystko było lepiej widać. To jest właśnie to jedno miejsce, o którym zapomniałem. Było kiedyś tam w odcinku, że jest na 100%, a jednak nie było. Trochę niepokojąco to wygląda, ale okej. Aż mnie kusi, żeby zrobić jakieś zdjęcie. Co tu tak wybucha? Zdjęcie. Wybuchowe podłoże. No właśnie. Co tu się stało? Co tu się dzieje? Kto się bawił w szalonego naukowca? Receptura na totem obrzydliwości. Receptura szczegółowo opisuje sposób wykonania ohydnej obrzydliwości. No, ktoś tutaj pomieszał. Kto to jest? Wioślak? Chyba mrówka, larwa, biedronka. Taka biedronka, mrówka, mrówczy wojownik, ale jest dziwne. Ale jest też kwarcyt and marmurek, więc to nam się podoba. I to bardzo. Czy to już wszyscy? Jestem, czy można zrobić taką... Oj, można. Przepraszam was bardzo, ale muszę. Włączymy chłód. Nie, włączymy chłód. Jeszcze wejdziemy w ustawienia zdjęć. Teraz sobie tak ukryjemy hełm. I co jeszcze? Może wyposażenie? Znaczy nie, broń. Aha, to będzie sama latarnia. A niech będzie. Ok, tutaj wrócimy. Teraz włączymy chłód. O, teraz to wygląda troszkę ciekawiej. I strzelamy. Zobaczymy. Może wykorzystamy to na miniaturkę, ale nie obiecuję. Ok. No to... Znikajmy stąd, bo tutaj jest dosyć wybuchowo.
przyspieszymy. No, przyspieszymy, nie zaklinujemy się. Co tam tak wybuchło? No, ktoś miał fantazję. Ciekaw jestem, kto to zrobił. Czy to ktoś z Ominentu? Był tutaj za długo i padło mu na głowę? Ale tu jest ładnie. Prawda, panie wieślaku? Czy tędy wyjdę? A, tędy wyjdę. Okej, popatrzmy sobie tak dookoła na te znaczniki. Zaraz wrócimy do tego... jak to się nazywa? O, tutaj znacznik owady? Aż tak daleko? No dobra, to jesteśmy dosyć daleko. Nie będziemy specjalnie do tego biegać. Znacznik głęboka purpura. To jest akurat ten, to już wiem nawet, który. To jest znacznik tunelu, a to jest mój znacznik. Po co to tutaj? No dobra, słuchajcie, no to weźmy to, że tutaj się spotkajmy najpierw. Gdzie on jest? Tu. Podejdziemy, tak jak powiedziałem, powywalamy trochę tych znaczników, no bo one tak jakoś, no, niezbyt są ładne, powiedzmy. A dawno w tych rejonach nie byliśmy, więc sobie przejdziemy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. No tak. Mrówki biją biednego rychowca, a... O! A nas tutaj szczel bombardier. Raz. Poczekaj, aż mi się regeneruje. Ale wolno to idzie. Aj, przepraszam, dobra. Dobra, z ciebie części bardzo chętnie weźmiemy. I z ciebie też. I zmienimy sobie od razu maskę, no bo jednak ta nam nie jest potrzebna. Dobra, wracając do tematu, idziemy tam. Co to jest za znacznik? Weźmy sobie coś lepszego do ręki i weźmy sobie tarczę, bo jest jeszcze jasno. Jej, jakie to dziwne dźwięki są. Dobra, co to jest za znacznik tam u góry? U ile muszek? Parów. Jak, co to za znacznik i jak się do niego dostać? Ojej, ile komarów. To jest też pełno gliny, ale na glinę już mamy na miejsce. A, tu też jest komar. Aha. No, myślałem, że mnie nie zauważysz. Ale to są zwykłe komary. Pikuś. Mówiłem, że szybko pójdzie. Znaczy nie mówiłem, ale mówiłem, że to są zwykłe komary, więc... Ui! Słuchać, jak one dreptają. Dreptu, dreptu, panie komarze. No, się nawet udało, dobra. Pierwszy, zupełnie do niczego niepotrzebny znacznik właśnie będzie znikał. Żegnaj, znaczniku. No czekaj. A czemu ja ciebie nie mogę? Aha, bo to jest ten znacznik do zrobienia. Dobra, i już się stałeś niewidoczny, ale pięknie. Okej, następny. Co jest następnego? To jest jakaś walka i tutaj jest walka. Tutaj jest pewnie pokazana łopata, a tu jest... No to jest to nasze miejsce standardowe. Może tam pójdziemy teraz? No dobra, nie, to tędy. Uj. Nie wszędzie te znaczniki są potrzebne. Kiedyś jak jeszcze i nie było tyrolek i ciężko było wszystko znaleźć, no to oczywiście robiło się te... jak to się nazywa? Robiło się te znaczniki, żeby było mniej więcej wiadomo co, gdzie i jak. Ty nie miałeś zdążyć mnie uderzyć. Ale teraz już...
Teraz już nie trzeba. Skoro mamy już te rolki tak wysoko, nie musimy się martwić, którędy wejść na... Na co? Na stół. Bach, posprzątane. Okej, tam jest informacja o tunelu i tam... A to jest gdzieś daleko? 145 cm, a tu jest 124. Dojdziemy najpierw tu. Przepraszam. Kurczę, mam ten kaszel tak cały czas. To jest najprawdopodobniej niezwiązane z tym, że za każdym razem jak nagrywam jestem przeziębiony, bo chyba tak nie jest. Tylko po prostu... może to być jakiś tam, nie wiem, stan chorobowy, nazwijmy to tak. Okej, gdzie był ten drugi tunel? Ten drugi znacznik z tunelem związany. O tam. 99, dobra, to idziemy. Może przejdziemy sobie tędy? A może i nie. Ale są fajne muchomorki, no dobrze. Więc ten mój kaszel nie jest związany z tym, że z jakimś tam przeziębieniem czy czymś. Dobra, czy tutaj też jest znacznik, czy go tutaj po prostu nie ma? Gdzie jest ten znacznik? Halo, panie znacznik. Aha, tam jesteś. Tak, i te magiczne schody, które są wynikiem konwersji, powiedzmy, save'a z wersji przed pełną wersją do tego, co mamy teraz. Teraz sobie spójrzmy jeszcze na mapę. Teraz tak. Tutaj dalej już nic nie ma poza tym znacznikiem. Tu jest owad, a tu jest śmierć. No to powiedzmy, czekajcie, teraz sobie tego wywalmy. No dobra, przejdźmy się, słuchajcie, jak już jesteśmy tutaj w tych okolicach. Chodźmy. Najpierw tutaj polecimy, potem tam. A nawet górą przejdziemy. Zobaczymy, co tam u Mrówko Lwów. Parówka? Nie, no parówki to sobie nie. A nie, nie mogę wejść, bo jest słońce. A ja nie mam ochrony przed spiekotą. No to sobie chociaż z daleka popatrzymy, chyba że poczekamy. Jak myślicie, warto poczekać te parę minut? Minut. No to nawet nie są minuty, dobra. Nie gadaj, mogę być gorzej. O, o, dwa naraz, wiecie co? Dobra. Teraz jak zniszczyć parówkę, żeby siebie nie spiec? Zgniłe jedzenie, zepsute mięso. O, świeży gryz parówki. Zgniłe, zgniłe, nie chcę. Zepsute, zgniłe, zgniłe. No widzicie, to tak się wybiera. Słaby ten wybór, powiem, no ale trudno. Okej, wracamy. To jest świeczne, bo tu jest słońce, ale tutaj już nie. Mimo tego, że jesteśmy też w słońcu, ale może piasek nie jest tak nagrzany, więc... Jest tutaj jakieś wytłumaczenie do tego wszystkiego. Będzie trzeba się ubrać porządnie i kiedyś polecieć na szukanie skarbów, które są tutaj pozakupywane. Ui, na wężu ogrodowym. Okej, gdzie to jest? Czy tutaj można jakimś skrótem? O, na przykład tędy obok śmierdzącego jabłka. Powiedzmy, że to przeżyjemy. Inteligentniejsze. Wiem, śmierdzi, czuję. O. O, nawet słyszę jakichś koleżków tutaj. Przepraszam, ja tutaj przyszedłem tylko znacznik zniszczyć. I zaraz mnie nie ma.
O, widzicie? I tak to wygląda. Wszyscy zadowoleni? Jak wy tak możecie w ogóle? Jak wam nie wstyd? Czy tutaj jest jakieś tajne przejście, żeby stąd wyjść? Tu nie. Tu też nie. A tu jest śmierdzące jabłko, fuj. Dużo nam życia straciliśmy, dużo. Dobra, więc jak już tamten znacznik mamy za sobą, to gdzieś tutaj był znacznik. O, widzicie, ile tego jeszcze jest? Za dużo. Moglibyście tutaj coś ukryć, naprawdę. Cześć, kulanka, ty jesteś zwykła? Jesteś chorowita, no to ciebie nie będziemy tykać. Dobra, idziemy prosto na ten straszny znacznik. Nas tutaj straszy, przy okazji sobie zobaczymy. No, no ja nie potrzebuję tutaj wiedzieć, że tutaj jest. Co tutaj jest? Dobra, zostań tu. Chyba znajdziemy. Albo zaraz zobaczmy na mapie, jak to wygląda to miejsce. Nie wygląda. No to czyli tutaj będziemy musieli pamiętać, gdzie co jest. Mgliste laboratorium, punkt nawigacyjny stacji terenowej. To chyba dlatego, że tutaj bardzo ciężko jest zlokalizować to miejsce. Chociaż nie aż tak ciężko. Ale nie mam maski, więc tutaj nawet nie wejdziemy. Tak samo jak tu. Jedyne co, to tutaj możemy się jeszcze dobić. Tylko pytanie brzmi jak? A zobaczmy, no popróbujmy. Ojejku, co ja mówię? Przecież zakleiliśmy herbicyd, czyli nie będzie. Jak to się nazywa? No, nie będzie... Czego nie będzie? Nie będzie mgiełki gazu. Przy okazji się napijmy i najedzmy. Raz, dwa i trzy. Dobra. Więc można powiedzieć, że lecimy po kolei. Tego się też pozbędziemy wtedy. Guma. No gumy mamy dużo. Ale nie mamy dużo kolczatki. Halo? Wpadniesz, że... Ui! Przed chwilą było jej tak dużo. Złapiesz się? O, jak się ten turlają. Dobra. Rozetki, przepraszam. Kolczastej rozety. Biedronki tutaj chodzą luzem. No. Ja muszę iść tam. Tu jeszcze są te... No dobra, no już weźmiemy, no bo jak to nie wiem. Dobra. Idziemy prosto na znacznik. Nie było. No ja nie chciałem teraz tutaj spadać. Zobaczymy, czy uda nam się pójść bokiem. Pewnie, że nie. Ale może jeszcze bardziej bokiem. Tak typowo tutaj pod stolikiem. Skąd ty tak musisz skakać? Gruczoł kwasowy akurat sobie wywalimy, bo jest nam zupełnie niepotrzebny.
sobie trochę tych mgłowych po... Cały czas szukam, no jak to się nazywa, tego specjalnego amuletu właśnie z grzybiczej narośli, który jest. O panie. Wybuchowo podszedł do tego. Ale tego, czego szukam, nie widzę. To biegniemy dalej. A, tu jest mój znacznik, przy laboratorium. Dobra. Było powiedziane, że niszczymy, to niszczymy. Teraz to było następne, grzybek? A, jeszcze pajęczaka można sobie tutaj odhaczyć. Dobra, pajęczaka, potem grzybek. Okej, to lecimy na pajęczaka. Już tutaj jesteśmy. No tak, was mi też tutaj brakowało. Gdzie były te pajęczaki? A tutaj było określenie, że tutaj jest pajączek i... Cześć, Biedronka. Gdzie mi tutaj, proszę mnie przeszkadzać. Tak, to co słyszycie, to jest śpiący pogoniec. No, gdzieś to jest surowa nauka. Czy ja stamtąd wyjdę? Obejdziemy, obejdźmy. Może tutaj na kamieniu? Nie no, na grabach już byliśmy kiedyś, no to już nie powinno być drugi raz. Dobra, tak przejdziemy. No i żeby tylko po to, żeby spaść tutaj, no a jak? Ajajaj, spójrzcie, nic nie widzicie. Oj, gdzie jest moja ta? A tu jest. A, już tutaj na pełnym będziemy lecieć. Na pełnym przyspieszeniu. Ok, czyli tutaj mamy znacznik. A, znacznik grzyb z tego powodu, że są schody do góry. A niech będzie, skorzystajmy. No to jeszcze stare czasy. Jeszcze przed wieloma update'ami było robione. Tego akurat sobie zostawię. Bo ten akurat jest bardzo potrzebny. Tam ten fioletowy, który widzicie z liściem, to było określenie jagódki. I on nam tak do końca nie jest już bardzo potrzebny. Ale tutaj mniszków i strzel bombardierów. A to weźmy trochę akcji, ale może nie jako pan trujący, bo to nam nic nie da, ale jako pan czarodziej. To by się spodziewał, co? Wpadłem jak Batman. A jeszcze... No widzisz, liść mnie uratował. No i tak się powinno załatwiać temat. Szybko.
Aha. Zerwałem dwa naraz, nie zauważyłem, gdzie którykolwiek poleciał. Tak, brawo ty. Brawo ja. Dobra, tutaj nie poleciał żaden. A tu. O, tu poleciał chociaż jeden. Those mites are no match for the might of small feet. Tych pozatkiem ręcznie, z tego powodu, że musimy sobie brzydko mówiąc, natłuc. O, właśnie to. Co oznacza, że właśnie minęliśmy pół metek. A ty co? Tak przez błoto? O co chodzi? Chodzi o to, że właśnie piąsteczka 2 na 3, czyli pozbyliśmy się aktualnie 100 przeciwników za pomocą samej naszej pięści. Więc możecie być ze mnie dumni. W większości to były no jednak roztocza, ale ja i mrówki czerwone. Ale tak czy siak. Potem do tego może dojść parę fajnych mutacji. Można założyć i być takim naprawdę mega, mega koksem. Nazwijmy to tak. Świetliki. A tutaj coś jest? Nie ma nic, ale są świetliki. A nie, nie musimy już świetlików. Na pierśnik z Biedronki i reparaturka. Jak nie musimy, to nie musimy. Ok, następne znaczniki. Górny znacznik jest nam troszkę mało potrzebny, bo to jest znacznik tylko nas o czym? O górnej części Tyrolki. A dolna część Tyrolki jest o tu. A to jest śpiący krzyżak łąkowy, który się ostatnio na nas mścił w odcinku z dzieciakami. A czemu czy uda mi się tu wskoczyć, żeby go nie obudzić? By było ciekawe. Jednak nie. Jak ty tak mogłeś? Nie chciałem cię budzić. Kolejny śpioch. Dobra, to jest jeden, to jest drugi. A tutaj są te małe. Ja wiem, że wy nic nie widzicie. A ciekaw jestem, co się stanie, jak ja tutaj szybko, szybko, szybko pobiegnę. Pozbędę się tego znacznika. Goń mnie! No właśnie. Czyli ten znacznik musi. Kurczę, nie, to miało być odwrotnie. Miałem tamtego zostawić, a tego wywalić. Tak, żebyśmy coś widzieli. No i widzicie, tak to jest. Jak się nie ma. Tak, jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach. Jeszcze pełny ekwipunek, czyli musimy. Zjemy sobie na przykład parówkę. Raz. Better than Trzy. starving, I think. I jeszcze tych mi brakuje. Dobra, postawimy tutaj jeszcze raz sami ten znacznik. Gdzieś, no może nie w kamieniu, ale gdzieś tu. Dobra, damy go na taki, na fioletowy. Tego górnego mamy się pozbyć. Teraz jeszcze musimy iść do niego na bok, ale okej, niech wam będzie. Już mogłem zejść tamten, a.
chcieli nam się pozbyć. Bam. Okej. Co my tutaj mamy dalej bądź i bliżej? Tutaj też było tego dużo. To jest fioletowa baza, więc znacznik z fioletowej bazy to już na pewno może zniknąć. Tak naprawdę jak niedługo sama ta baza będzie znikać. Gdzie jest znacznik? Tu jest. Tam jest znacznik wody? Oczywiście, że nie ten. Aha, to jest znacznik, że tutaj jest most, ale to nie potrzebujemy znacznika do tego, bo to będzie widać. Ten ma być. Widzicie, jak ładnie się robi od razu? Już jest tego troszkę mniej. Troszkę mniej. Z tamtej strony już nic nie ma, więc jest o tyle dobrze. Teraz tak, tutaj mamy, jakie mam odległości sobie, zobaczmy, bo będziemy wracać do naszej głównej bazy, tej brązowej, więc od razu byśmy mogli się czegoś pozbyć jeszcze po drodze. Dobra, tych się pozbędziemy. No niektóre z nich naprawdę są niepotrzebne, ten czerwony na przykład, zielony i chyba żółty. Teraz zobaczymy. Na pewno na przyszłość będzie ładniej, ale a tu też o to chodzi. Teraz zobaczymy, co tu jest za zielony znacznik z zielonym owadem. Czy to jest na tyle ważny znacznik, że to jest ta saperka. I tutaj, o, przy okazji. Widzicie, nie wiecie, z kim zaczynacie. O! Co, on śpi? Zobaczymy, czy uda mi się tak przejść, żeby go nie obudzić. Teraz muszę pozbyć się tego. Śpisz? To śpi. Jak już twoje szczątki mamy. Nie uciekać. To jest szupinka. A tu jest miejsce na bombę. Którą mamy? Dobra, weźmiemy ją z tego, z ekwipunku. No, mamy. Upuść. Zobaczmy, co tam jest. Już nie pamiętam nawet. Znaczy, nie pamiętam, kiedyś tutaj byłem, ale... No, to jest normalnie gwiazdka. Widzicie, czasami warto znaczniki usuwać. Wszystko? Wszystko. Aha. No to kolejny raz. A jednak młotek. Jest piękne, że w tej trawie praktycznie nic nie widać. Na przykład kamyczek, który tak lubi Michał, ale sobie nie zbierze, no bo go nie ma. Dobra, tu jesteś i tu jesteś. I marmur. Czy coś jeszcze tutaj świeci? Nie. Poza tymi dwoma. To są kamienie. Kamyczków nie zbieramy dzisiaj. A teraz jestem zdziwiony. Przecież ja już tutaj byłem. Ja już to otwierałem i
chyba po update'cie też to otwierałem. Baza terenowa mi się też nie świeci. O, jak dobrze, że mamy. Nasz hełm bąbelkowy. No właśnie, tutaj też praktycznie wszystko zrobiliśmy. Poza tym, że jak to się mówi, to nam pokazuje, że jeszcze jest zamknięte, a mleczaka już w środku nie ma. Ale jeszcze jak się bez hełmu to robiło, to był problem, żeby w ogóle tutaj się dostać. Znaczy, żeby to tym sztyletem rozwalać. Pamiętam, że się wychodziło paręnaście razy. Będzie ładnie. Może tutaj coś nam jeszcze zostało do zebrania? Krzesło? Nie no, wszystko jest. Wszystko ogarnęliśmy ładnie. Okej. Dobra, to wróćmy do naszego magicznego kapelusza. No tak. Tak to jest, jak się... Aha. No i co, tutaj jest kolejna bomba potrzebna. Gdzie my teraz jesteśmy na mapie? Możemy sobie też tego owada tutaj odznaczyć, możemy szybko. Tutaj wrócimy, bo i tak nie mamy miejsca. No ja będę wiedział, jak tędy przejść. Niestety prawda jest taka, że skończyło nam się miejsce. Co oznacza, że powinniśmy już... No tak, a ja co ja teraz zrobię, jak ja nie mam cię jak ten... Muszę się czegoś pozbyć. Poczekaj chwilę, przepraszam cię. Czego by się tutaj pozbyć? No może tego. No, gdzie jesteś? No chodź, chodź, chodź. Teraz możemy się bić. No. Okej. Dobra, znacznik owad. Tak, tylko że to nie jest ta baza, musimy iść na brązową. No dobra, ale jak już tutaj jesteśmy. I co to jest za i... Co? Tak. O. Zobaczymy, czy możemy... Nie, to trwa trochę za długo. No już zostawmy. Tak jak powiedziałem, jak wracamy, to wracamy. Teraz polecimy sobie prosto do... Do czego? Prosto do naszej bazy. Zbudujemy ten zaległy talizman, o którym mówiłem na początku. I zrobimy sobie krótką przerwę. Może do tego czasu Michał wróci. A wy co? A z kim wy się bijecie, że tak tutaj tyłem? Aha. Wszystko w porządku? Dobra. Ważne, że pająków nie ma. Znaczy, pająków nie ma, że pająki nie atakują, może tak. Okej. Zejdziemy sobie dołem, to na koniec wam jeszcze pokażę przed zbudowaniem tego, zbudowaniem, tworzeniem, wykraftowaniem, powiedzmy, tego ostatniego talizmanu. Przejdziemy sobie już niedługo poległym barem. Będziemy go rozwalać na którymś odcinku. Więc chyba będziemy musieli tutaj na dole zrobić jakiś taki lejek, żeby to wszystko jakoś uzbierać. Bo tak to latać potem po całej okolicy, żeby to zbierać, mogłoby być trochę nieciekawie. A tu jest nasz nowy system wind.
który wygląda o tak. Czemu to tak jest zawsze, że jak chcesz się czymś pochwalić, to to nie działa? I działa. Nasza wróbeczka, pach, i jesteśmy. Dobra, używamy stołu warsztatowego i tak jak widzicie, ponownie złączony talizman przytulania elfa plotkarza z kamyczkowej wioski. Skurczona pamiątka od Sary Tali. Silny uścisk łączy energię obu kawałków w jeden, czyli daje nam, ten jeden talizman daje nam i niezłomny atak, i niezłomną tarczę. Chodzi o to, że po prostu te elementy się nie zużywają. Niech będzie razem. Ale fajnie. Dobra. Powrzucamy wszystko. Wzięło nam wszystko. Można powiedzieć, że wzięło wszystko. Wszystko, co ważniejsze. Poza popiołowym cementem, który moglibyśmy dać do cegieł. Zrobimy drugą skrzynkę następnym razem. Teraz tak, musimy oddać bąbelkowy hełm. O, jest pięknie. Dobra, no to słuchajcie, no widzimy się niedługo. Z tymi na YouTubie to pewnie na następny dzień. A z osób, które właśnie są na Twitchu, no powiedzmy, że całkiem niedługo. Więc bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną. Nie z nami, byłem sam. Byście tego nie zauważyli może. I nie zapomnijcie właśnie wrzucić jakiegoś tam lajka, może coś skomentować, zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I postaram się pamiętać mówić to zawsze na początku odcinka. Obiecuję. Okej, trzymajcie się. Hej, hej. Hej.